Witam Was serdecznie w kolejnym naszym odcinku traktującym o tajemnicach Mieroszowa, o sekretnych miejscach, w których mają znajdować się pewne pozostałości po czasach, które minęły. Myślę tu o II wojnie światowej. Takim miejscem jest okolica Czarciego Potoku. Zaraz do niej podejdziemy. Tutaj mamy stok, który jeszcze nie tak dawno, bo jeszcze w latach 80. i bodajże na początku 90. roku był tutaj wyciąg narciarski, no, z którego ja również korzystałem. Po nim teraz oczywiście śladu nie ma, ale u podnóża tej góry nad strumyczkiem zwanym Czarcim Potokiem miały znajdować się stare, ciężkie motocykle. Pamiętam, że miałem jakieś 12, może 13 lat. Tu w tym lesie mój dziadek jak co roku jeździł wózkiem i zbierał humus, poszycie leśne pod truskawki. To zapamiętałem. Zapamiętałem też, że wózek był na tyle ciężki, że któregoś razu dziadek dostał przepukliny. Ale był też pewien taki nasz wyjazd coroczny tutaj właśnie po teruno leśne, kiedy mój dziadek był ze swoim takim znajomym, Boże, on miał na imię Józek, miał taką fajkę, wszyscy ci, co z Mieroszowa, będą kojarzyć nazwisko. On hodował króliki. Razem z panem Józkiem mój dziadek byli tutaj, zbierali sobie tą ściółkę leśną i w pewnym momencie jakaś rozmowa była, oczywiście jako nastolatek nie bardzo mnie to interesowało, ale mimo woli to słyszałem, jak pan Józek mówi, taką fają pamiętam, drewnianą, mówi do mojego dziadka: Zygmunt, tutaj jak masz ten Czarci Potok, jak był ten wyciąg, to za Czarcim Potokiem po lewej stronie były zakopane stare motocykle, tylko mówi Zygmunt, to nie były takie motory, jak my to znamy, tylko one, panie, one miały z przodu normalnie kierownicę, a z tyłu miały gąsienicę. Sytuacja, przyznacie, dosyć ciekawa. I właściwie gdzieś wyparłem ją z pamięci. Minęło dobre 20 lat, kiedy to wymieniałem sobie, pamiętam, w tylnym kole, w Golfie dwójce, klocki hamulcowe. I kolejna relacja sąsiada, który mi pomagał w tym. I Katka coś zeszła na niemiecką motoryzację, to i tamto. I w pewnym momencie pan Tadzio mówi: a ty wiesz, że tutaj u nas za Czarcim Potokiem, za wyciągiem, były zakopane stare motocykle. One z takimi gąsienicami z tyłu były. I widzicie, tu już mamy dwie historie niezależnych ludzi, którzy łączą się, tak? Mamy pewną dozę prawdopodobieństwa. To jeszcze nic. W ubiegłym roku mój kolega Artur, Arturze, musisz mi obiecać, czy napisać w komentarzu, że pokażesz ten artefakt, bo mi ludzie nie uwierzą. Powiedzą, że opowiadam teraz bajki z mchu i paproci. W ubiegłym roku mój kolega Artur, niekoniecznie w tym miejscu, ale na terenie Mieroszowa, znalazł właśnie element od gąsienicy, od takiego właśnie motocykla, od SDKFZ-2. Więc jest coś na rzeczy. Pierwsze egzemplarze trafiły do Wehrmachtu w 1940 roku. Nie wprowadzono ich jednak do normalnej eksploatacji. Poddano je szeregowi prób w najrozmaitszych warunkach terenowych. Na masową skalę znalazły się w oddziałach walczących w Afryce i na froncie wschodnim. 20 grudnia 1942 roku było ich na uzbrojeniu 1208 egzemplarzy. Cieszyły się pozytywną opinią użytkowników. Ceniono ich za świetne walory terenowe oraz dużą prędkość jazdy po drodze. Do wad zaliczano dosyć skomplikowaną konstrukcję oraz brak osłony załogi przed czynnikami atmosferycznymi. Podstawowym zastosowaniem kettenkradów był transport zaopatrzenia i amunicji w trudnym terenie.
Stosowano je również jako lekkie ciągniki artyleryjskie. W oddziałach powietrzno-desantowych holowały działa bezodrzutowe. W jednostkach górskich działa górskie. Stosowane były również jako pojazdy łącznikowe. Oddziały łącznikowe wykorzystywały je do układania kabli telefonicznych. Używały je oddziały zwalczające partyzantkę na tyłach frontu wschodniego. Uzbrojone wersje stosowane były przez Luftwaffe do ochrony lotnisk. Używano ich także do holowania samolotów. Kettenkrady są uważane za jedne z najbardziej uniwersalnych pojazdów Wehrmachtu. Do końca wojny z fabryk wyjechało ponad 8 tysięcy sztuk. Według informacji historycznych, części do Kettenkrada produkowane były aż do roku 1948. W tym części produkowane były również we francuskich zakładach Simca, a montaż odbywał się w fabryce NSU Werke. Zmontowano z nich kolejne 550 sztuk. W sieci możemy znaleźć informację, że część tej produkcji trafiła do cywila, w tym do USA, gdzie służyły w służbie leśnej. Kettenkrady przerabiano również za sprawą francuskiej firmy, chociażby Babiole, na pojazdy rolnicze. Część produkcji odbywała się w Szczecinie, w późniejszych zakładach powojennych, gdzie produkowano naszego słynnego Junaka. Jesteśmy już w potencjalnym miejscu, gdzie miały znajdować się owe nasze SDKFZ-2. Okolica jeszcze 30 lat temu wyglądała zupełnie inaczej. Tu nie było tych chaszczy, nie było tych drzewek. Tutaj były po prostu pola. I odkąd ja sięgam pamięcią, te miejsce tutaj to były takie bagniska, teren podmokły. Po lewej stronie również, ale prawa strona to były bagna. I tak się zastanawiam, czy miejscem, w którym nie zostały porzucone owe maszyny, nie było to miejsce takie mocno podmoknięte. Nie sądzę również, żeby te maszyny były zakopane. Otóż Kettenkrady były naprawdę wielkimi maszynami. To były 3-metrowej długości motocykle, metr szerokości, 1,5 tony masy całkowitej, więc ciężko by było mówić o tym, że tutaj ktoś w 1945 zadał sobie trud, żeby je gdzieś tu zakopywać. Sądzę raczej, że były tutaj one porzucone. Siłą rzeczy one gdzieś w to zamulisko weszły. Nie ma relacji, na przykład z ust mojego taty, który tutaj już jest od lat 60., że gdzieś o takich rzeczach słyszał. Natomiast ludzie, którzy tu mieszkali w latach tuż po wojnie, 46-47, tak jak mówię, ja dwie niezależne relacje słyszałem. Niestety, jestem pewien, że akurat gdyby tutaj ten teren przeczesać, to pewnie jakieś fragmenty gąsek byśmy znaleźli. Artur miał tyle szczęścia, że taką gąskę znalazł. I pamiętajcie, łapcie mnie tu w komentarzach, pilnujcie, bo Arturo, ty masz chyba być tutaj w kwietniu czy w maju. Daj znać w komentarzu i pokażemy widzom, że taką gąskę, fragment gąski znalazłeś. Także miejsce rzeczywiście ciekawe. Lewa strona. Dawniej tam za tymi chaszczorami jest już nieczynne śmietnisko. Natomiast przed czołem tego nieczynnego śmietniska, tu w tym miejscu mniej więcej, co macie takie wypłaszczenie, to odkąd ja pamiętam, była wywożona nieczystość po prostu z szamba. Przyjeżdżały tu beczkowozy i to wylewały. Później ta sztuczna pryzma, która tu jest usypana, to gdzieś tutaj hałdy ziemi z jakichś budów były wywożone. Już nie pamiętam w jakich okolicznościach. Napiszcie w komentarzu, jeśli ktoś jest z Mieroszowa. No w każdym razie ten teren tak nie wyglądał jak teraz. I być może gdzieś właśnie tutaj, w tym terenie podmokniętym, zalegają owe Kettenkrady. Lewa strona totalnie też jest bagniskiem. Teren bardzo podmokły. Wcześniej jeszcze, z mojej młodości i dzieciństwa, tutaj normalnie stała woda. Czasami takie legendy, bo pamiętajmy, że mówimy tutaj o legendach, bo ja zawsze jestem zdania, jeśli czegoś żeśmy nie odkopali w danym miejscu, do momentu odkopania, potwierdzenia, jest to tylko legenda. Nie podniecajmy się sztucznie.
jest doza duża prawdopodobieństwa, że właśnie tak jest. Ja wnioskuję to z takiego przypadku, bardzo kibicuję takiemu kanałowi Tank Hunter i chłopak też zbiera relacje od ludzi miejscowych, którzy też właśnie mówią, że gdzieś tam od dziadka słyszał, że w danym miejscu gdzieś coś było zakopane, zasypane i okazuje się, że po weryfikacjach na przykład odnaleźli gdzieś tam sztuga takiego niszczyciela czołgów. No, podobnie może być tutaj z naszymi SDKFZ-ami. Bardzo bym chciał. Tam mamy ten stary śmietnik. Tutaj mamy ową dróżkę prowadzącą do Czarciego Potoku. Ja wam mówiłem o lewej i o prawej stronie tego miejsca, gdzie mają znajdować się owe SDKFZ-2. Natomiast okolica poza już Czarcim Potokiem wygląda tak. Bardzo się zmieniła. Jeszcze 20-30 lat temu tu kompletnie nie było drzew. Tu były łąki, tu się pasły byczki, pasły się krówki. Widzicie, w ciągu 20-30 lat, jak bardzo zmienia się krajobraz i jak bardzo często ludzie, którzy gdzieś opowiadają nam o miejscach, że w czasie II wojny światowej byli w tym miejscu i gdy zabiera ich się w takie miejsce po 70 latach, oni kompletnie nie wiedzą, jak to wszystko wygląda i w ogóle nie znają krajobrazu, nie rozpoznają. A mamy tutaj, mówię, do czynienia 20-30 lat i tak się to wszystko zmieniło. Tak jak mówię, kompletnie nie ma o czym myśleć, że one zostały gdzieś zakopane. Jeśli to była zima, to nie ma mowy, żeby ktoś zakopywał motocykle gdzieś w zboczu. Je można było porzucić, można było je uszkodzić, żeby przeciwnik nie miał z nich korzyści. Zatopić, tak jak tutaj prawdopodobnie miało to miejsce. Wtedy ma to sens, nabiera to pewnej realności. Wprost mamy odbicie w prawo do naszego potoczku. I zobaczcie, odbijamy cały czas w prawo. I aż to tutaj, do tego miejsca, gdzie droga zakręca, tam zaczyna nam się śmietnisko. Czyli ten obszar tutaj, to są wszystko miejsca, gdzie mogą być zakopane owe motocykle. Jest to obszar na długości około 150 metrów. To nie jest tak, że to musi być przy samej drodze. No cóż, chyba nie ma sensu przedłużać. Powiedzcie mi, co o tym wszystkim myślicie. Zaznaczam, są to wszystko rzeczy zasłyszane w moim dzieciństwie, w młodości. W tym filmie starałem się wam je przekazać. Tylko weryfikacja w terenie jest w stanie albo potwierdzić, albo zaprzeczyć owym przekazom, których byłem świadkiem. To było chyba na tyle. Nie będę was zanudzał. Tak już zupełnie kończąc, mam poważny dylemat i trochę resztki włosów mi dęba stają. Co się stanie z moją cytryną, bo zostawiłem ją na Parkowej Górze, mając pełną świadomość, że tam jest zakaz wjazdu wszelakich aut. Ale mam nadzieję, że mi się uda. Tyle w temacie.
Trochę jestem zaniepokojony, bo mamy u nas komisariat policji nowy i wiecie, może będą chcieli się wykazać, nie? Dobra, nieważne. Zapłacimy i tyle. Trzymajcie się. Cześć. Widzę, że Cytryna chyba nie ma żadnego tutaj mandaciku za szybą. Chociaż zaraz zobaczę. Nie. Widzicie? Tu jest kompletny zakaz wjazdu. Służby gdzieś tam porządkowe tylko mogą wjechać. No ale powiem wam szczerze, że ale się zmachałem. Bo wiecie, o kulach to się bardzo chujowo chodzi. Nie wiem, czy nieraz mieliście nogę złamaną, czy nie. Ale tu jest naprawdę spore podejście. I o kulach się bardzo chujowato idzie. A tak trochę zaoszczędziłem na zdrowiu. Dobra. To jeszcze raz. Trzymajcie się. Cześć.